Witam bracia i siostry. Nazywam się Mariusz Jarczyński, mieszkam w Rykach. Tam mamy społeczność, około 12 osób. Z żoną tam przeprowadziliśmy się po to, żeby prowadzić tam ewangelizację i tam rozwijać nową społeczność. Moim zborem, takim matką jest Kościół Zielonoświątkowy w Lublinie, Oaza. Pastorem jest Marek Wołkiewicz. Tutaj jest znany wam pewnie z Katowic jego brat Wołkiewicz. Ja chciałbym opowiedzieć taką pewną historię, bo przez 34 lata zastanawiałem się, jak wygląda tutaj wasza społeczność, jak wygląda tutaj zbór, jak wygląda ta sala, dlatego że w 1986 roku, to było 34 lata temu, moja babcia tutaj przyjechała z rodzicami moimi. I wtedy były takie nabożeństwa, to ich chyba raz w miesiącu prowadzone, gdy ludzie potrzebujący uzdrowienia przyjeżdżali w ogóle tam z okolic, tam z Polski i zostali uzdrawiani. Były takie modlitwy. I moi rodzice nawrócili się w lipcu, właśnie w 1986 roku. I później pod takim pretekstem, żeby babcia, czyli mojego taty, mama, żeby się nawróciła też, bo już od razu czuli taką potrzebę, żeby głosić Ewangelię, no i komu najbliższemu, no to swojej rodzinie. Więc zostawili siostrę tutaj w Gliwicach u mojej kuzynki i po to, żeby babcia mogła tutaj przyjechać. No i ona tutaj przyjechała i na nabożeństwie było takie słowo, że jest tutaj osoba, która ma problemy z sercem, chorobę wieńcową, żeby wyszła do przodu. No ale babcia nie wychodziła, bo mówi, no, nie wiadomo do kogo mówi, może to nie do mnie. Później jeszcze raz było słowo, jest to starsza kobieta. No i to już było bardziej dobitne. No i mówi do mojej mamy, słuchaj, mówi, on o mnie mówi, skąd on mnie wie? Ale moja mama mówi, no on nie wie, to po prostu Bóg mówi do mamusi, no niech mama zadecyduje. No i moja babcia wtedy wyszła, oddała swoje życie Jezusowi, została uzdrowiona w ogóle. Wcześniej 100 metrów nie mogła przejść, bo po prostu miała taką zadyszkę, musiała odpoczywać. A później, gdy chodziliśmy do zboru, mieliśmy 6 kilometrów, żeby dojść do przystanku, do autobusu. O 6 rano wstawaliśmy w niedzielę, żeby tam pojechać. To po prostu babci nie mogłem dogonić, dopiero po 3 kilometrach ją w połowie drogi gdzieś tam złapałem, bo tak babcia po prostu szła. Kochani, to właśnie nawiązuje do tego tematu dzisiejszego. To jest bardzo wielka łaska. Moja babcia miała wtedy 71 lat. Zawsze powtarzała mi, no może nie zawsze, bo krótko żyła, później żyła jakieś około pół roku i zmarła, ale powtarzała, no niemal co tydzień, mówi, jak to jest, mówi, Panie Jezu, że po prostu tyle żyłam i nie wiedziałam, że Ty taki jesteś, nie? Że tak możesz zmienić, ja już jestem stara, nie? No, moje dzieci jeszcze młode, wnuki, ale ja taka stara jestem i że w tym wieku no, po prostu poznałam Ciebie. Mówi, czego to nie wcześniej, nie? Także, kochani, no, szczególnie młodzi, no, dla was bardzo wielka łaska, że poznaliście Chrystusa, że wasze życie się zmieniło, dlatego że możecie przynosić owoce i możemy się cieszyć tym, możemy jeszcze innych do Chrystusa przyprowadzać. Ja nawróciłem się jakieś 3 tygodnie później. Miałem wtedy 12 lat i od tamtej pory moje życie się nigdy nie odwróciło od Boga, nigdy nie popadłem ani w złe towarzystwo, ani w alkohol, ani w narkotyki, w żadne rzeczy takie. Wręcz przeciwnie, nawet gdy byłem w szkole czy gdzieś, to dawali mi różne takie pseudonimy, dlatego że od razu w pierwszym dniu się wydawało, że już jestem jakiś inny. Po prostu nie chcę się chwalić, ale nawiązuje właśnie do tej łaski, nie? Jak brat tutaj mówił, że to naprawdę jest łaska, że jeżeli świeca się zapala, to się nie stawia jej pod korcem. I ja to czytałem, mając 12 lat i nigdy się
gdzie zapierałem Boga i zawsze szukałem Jego obecności, żeby żyć po prostu swoim takim życiem z Bogiem, nieważne na okoliczności, co się dzieje wokół. I mieszkałem kiedyś w Bursie w Lublinie i tam mnie przyzywali księdzu. No to taki po prostu, tak im przychodziło na myśl, dlatego że byłem inny. Jak mieli jakieś tam pytania odnośnie w szkole, trzeba było napisać jakieś wypracowanie, to szli do mnie po pomoc, żebym ja napisał. Ja mówię, słuchaj, no pisz sobie sam, ja ci tylko powiem. No i takie tam różne ciekawe historie z tego wynikały, bo później się okazało, że ksiądz mówił, że to nie oni pisali. Ale co chcę powiedzieć, że ważne tam, gdzie jesteśmy, żeby być świadectwem. Ja też tutaj przyjechałem właściwie, nie wiedziałem nawet, że będę na nabożeństwie, bo ja tutaj jestem w okolicy, w Bielsku Białej mamy firmę, w której montujemy fotowoltaikę po okolicach tutaj, ale też i nad morzem i w różnych częściach Polski. Tutaj przyjechałem, żeby po prostu przeszkolić grupę pracowników w montażu paneli fotowoltaicznych. Ale jestem wdzięczny Bogu, że mogłem się znaleźć tutaj po 34 latach i zawsze sobie wyobrażałem, jak ta babcia tutaj gdzieś idzie. Dziękuję.